No, cała taktyka była wcześniej ustalona, bo jednak no, z biegiem czasu kończyliśmy ten sezon bez trzech podstawowych zawodników. Mówię tutaj o Bartkowiaku, Churyszu czy Stojanowskim, który w ostatnim biegu meczu finałowym dole uznał kontuzję, także trzeba było bronić tej zaliczki, którą mieliśmy, i tak była ustawiona taktyka. A no, można powiedzieć, zdała egzamin. Dlatego się cieszę, że ten jeden punkcik, ale jak bardzo ważny, został obroniony. To był ciężki sezon, drużyna z Krosna stawiała bardzo duże opory, więc naprawdę był to ciężki sezon. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się go wygrać. It feels good, only I didn't help the team too much today, so luckily Oskar Palus was really good today, and all the team worked hard, and it was tight, but we win, and I'm happy that we could make it. It's a big and slick track, and start is really important, so yeah, I didn't have the day today and not find the correct setup, so but it worked out, so it's okay. Tak, były lepsze, gorsze biegi, każdy z nas tutaj chciał dzisiaj zwyciężyć. Cały czas szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia, żeby ta przewaga cały czas z drużyny z Krosna topniała. No, udało nam się to zrobić, dotrzymaliśmy ten wynik do końca, trochę się przegraliśmy, ale nieznacznie, ten jeden punkt był na wagę złota i mamy złoto na naszej szyi. Nie było żadnej dodatkowej presji, tutaj każdy z nas chciał jakby zwyciężyć. Co prawda gdzieś tam po tym wywrotce troszeczkę się wkładło nerwowości, ale to chwila, moment i już było wszystko uspokojone. Przed ostatnim biegiem też liczyliśmy na zwycięstwo 5-1 w 14 biegu, żeby to na spokojnie, żeby ten 15 bieg spokojnie odjechać. Co prawda był tam troszeczkę inny wynik, ale taki, że spokojnie mogliśmy zwyciężyć. Szczerze, naprawdę jeszcze nie mam tak, że jakoś tej jazdy czuję, że mam za dużo, wręcz przeciwnie, jeszcze mam trochę tych zawodów, więc na pewno jeszcze sobie pojeżdżę, bo wiem, że jakby gdzieś ma, to będę tęsknił za tym sezonem, więc na razie wykorzystuję sezon na tyle, ile się da. No, zdecydowanie tak, bo przede wszystkim jest to rozgrywane na tych samych torach, co Ekstraliga normalna, więc na pewno to jest jakaś pomoc przede wszystkim, żeby się obyć z tymi torami, gdzieś poznać ścieżki. No, to jest naprawdę pomocne, szczególnie dla młodszych zawodników, dla nas, więc jest to zdecydowanie fajna rzecz. Jest to złoto.